Cześć, dzień dobry, jest piękna sobota, a ja już od pewnego czasu przemierzam szlaki Beskidu Sądeckiego. Zacząłem w Szczawnicy, ale dzisiaj jest to wędrówka inna niż wszystkie, bo nie mam tak naprawdę sprecyzowanego celu. Biorę udział w pewnego rodzaju zabawie, coś w kształcie takiego długodystansowego maratonu pieszego. Przy czym w takim normalnym maratonie jest sprecyzowana trasa, jest limit czasu i wygrywa ten, kto pierwszy dopadnie do mety. W tym przypadku wygrywa ten, kto zbierze w ciągu 32 godzin, bo taki jest limit, największą ilość punktów. Za co dostaje się punkty? Punkty przede wszystkim dostaje się za na przykład dystans, 1 km to 1 punkt i przewyższenie. 100 metrów w pionie to 75 setnych punktów. Dodatkowo bonusowe punkty można dostać za odwiedzanie ciekawych miejsc, na przykład rezerwatów, wież widokowych, punktów sprecyzowanych przed startem. Tak więc zapowiada się naprawdę fajna zabawa. A jeszcze w niczym podobnym nie brałem udziału do tej pory. Chciałbym się sprawdzić, ile w stanie jestem przejść, tak po prostu non-stop, bez zatrzymywania się. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Nie spieszy mi się jakoś specjalnie, idę sobie powoli i podziwiam między innymi takie widoki. Tam na horyzoncie widać Tatry. Bardzo fajnie wyglądają tutaj z Beskidu Sądeckiego czy Pienin. To pasmo sprawia wrażenie, jakby tak nagle wyrastało tuż za Podhalem. A wracając do tematu tej zabawy dzisiejszej, to mój dotychczasowy najdłuższy odcinek dzienny w górach wynosi 33 km. Nie jest to jakaś rekordowa wartość, ale to wynika nawet nie z faktu, że brakuje mi kondycji czy wydolności. Po prostu mniej więcej po 20-25 km zaczynają mnie strasznie boleć stopy i z tym mam największy problem. Dzisiaj też będę z tym walczył. Mam nadzieję, że skutecznie, bo chciałbym ten dystans pobić. No ale przede wszystkim mam zamiar dobrze się bawić, zbierać te punkty, o których Wam wcześniej mówiłem. No na razie zapowiada się fajna impreza, pomimo że jest sobota, spaceruję sobie sam. Zobaczcie niewielką liczbę przebitek, ale szedłem lasem, nic tam ciekawego się wiele nie działo. A chcę oszczędzać trochę baterię, czeka mnie długie przejście. Nie pamiętam, czy wspominałem, gdzie idę, tak na początek, więc powiem, idę niebieskim szlakiem w stronę schroniska na Przechybie. No a dalej w kierunku Radziejowej. Jestem już na grzbiecie, więc to największe podejście już za mną. Powinno być troszkę lżej, no i na pewno zdecydowanie bardziej widokowo. Docieram powoli do schroniska na Przechybie, gdzie zrobię sobie krótką przerwę, uzupełnię zapasy wody, coś zjem. Nie chciałem dźwigać tego wszystkiego aż ze Szczawnicy, więc wodę postanowiłem uzupełniać na bieżąco. Zawsze to lżej. Tam za moimi plecami są Tatry. Nie wiem, czy widzicie, ale uwierzcie mi na słowo. Dosyć tego dobrego, trzeba było się zbierać dalej. Fajna to była przerwa, uzupełniłem zapasy wody, coś zjadłem. Nie jestem głodny, ale wciskam w siebie kalorie trochę na siłę. Właśnie oblatują mnie jakieś muchy. A już miałem pochwalić ten odcinek, bo jest dosyć przyjemny. Teren tak trochę faluje, raz się schodzi, czasami się podchodzi. Jest sporo prześwitów, z których widać między innymi Tatry. Więc gdyby nie te muchy, byłoby naprawdę przyjemnie. Idę teraz czerwonym szlakiem dalej, w stronę Radziejowej, najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego. Tam jest taka nowa wieża widokowa, na której mnie jeszcze nie było, więc z radością zobaczę, co widać ze szczytu.
Niby mam jeszcze kawałek, a wieżę... Wieżę na Radziejowej już widać, tam na wzgórzu. Z jednej strony mój cel, czyli Radziejowa, z drugiej Tatry. Tak więc wędruje się naprawdę przyjemnie. Wieża już przede mną. Wydaje się, że ostatnie podejście mnie czeka, ale z tego co widzę, jest większe niż bym chciał. Przez zimę zdążyłem zapomnieć, jak upierdliwe są te wszystkie latające owady, ale nie popsują mi humoru, gdyż oto zbliżam się do wieży na Radziejowej. Mam nadzieję, że nie jest zamknięta. Trochę wystraszyły mnie tamte znaki na dole. Jeśli nie jest, to w nagrodę obejrzę i wy obejrzycie zdjęcia i jakieś klipy z wierzchołka. Trochę się zgubiłem, bo tu jest jakieś ogrodzenie jeszcze budowlane. Już chyba jest dobrze. No i Radziejowa, mój pierwszy, taki poważniejszy punkt na trasie. Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. Jeżeli pamiętacie o tej punktacji, w której punktowany jest dystans i przewyższenia, ale też odwiedzanie ciekawych miejsc, to wieża na Radziejowej gwarantuje dodatkowe 8 punktów. Więc tyle sobie dopiszę, a teraz zobaczmy, czy da się tam wejść. Na Radziejowej byłem dwukrotnie w przeszłości, jeszcze na starej wieży. Wchodziło się bardziej po takiej drabince niż schodkach. Teraz te schodki są bardzo wygodne, ale niestety widać dokładnie wszystko to, co pod stopami, czyli mój słaby punkt. Nie znoszę tego na wieżach widokowych, ale skoro już tutaj dotarłem, jakoś zniosę ten strach. Już niedaleko. Plus taki, że przynajmniej taras widokowy jest drewniany, więc chociaż tyle. Po tych schodkach jakoś zejdę. Widoki są świetne, więc zaraz wam pokażę. Normalnie pewnie bym panikował na wieży takiego rodzaju, z takimi ażurowymi schodkami, ale dzisiaj jestem dziwnie odważny. Uciąłem sobie też w międzyczasie pogawędkę pod wieżą, pozdrawiam i pokonałem teraz ten strasznie męczący odcinek z Radziejowej w stronę Przełęczy Żłobki. Masa luźnych, jadących kamieni, no ale teraz powinno być lepiej. Ruszam dalej wzdłuż czerwonych oznaczeń w stronę Przełęczy Gromadzkiej, Obidzy. Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, co tam będę robił, ale będę się martwił, jak tam dojdę. Piesek nie chciał nawiązać żadnej interakcji. No i jestem w kolejnym ciekawym miejscu, na Litawcowej Polanie, z której rozpościerają się naprawdę ładne widoki na Tatry. Ja zmierzam w kierunku Obidzy, został pewnie jakiś kilometr według znaczka, który tam widziałem. No i jest to dosyć ważne miejsce na mapie mojej jeszcze niesprecyzowanej wędrówki, a to dlatego, że chcę się upewnić, że dostanę tam gdzieś wodę, będę mógł uzupełnić zapasy. Oczywiście mam zapas na dalszą wędrówkę, ale muszę wiedzieć jak duży. Jeśli mi się nie uda, to pewnie po prostu zejdę w kierunku Przełęczy Rozdziela i dalej do Jaworek. Tam już są jakieś sklepy, więc będę uratowany. No a jeśli dostanę, coś znajdę, uda mi się coś kupić, to przedłużę pewnie wędrówkę na Eliaszówkę. Tam jest też wieża widokowa, a Eliaszówka jest, z tego co kojarzę, punktowana chyba za 12 punktów. Ok, zapas uzupełniony. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko obliczyłem i że wystarczy mi do kolejnego przystanku w Jaworkach. Idę teraz zielonym szlakiem w stronę Eliaszówki, czyli kolejną wieżę widokową na trasie mojej wędrówki. Może nie jest taka wypasiona jak ta na Radziejowej, ale też fajne miejsce, warto się wybrać. Zwłaszcza polecam szlak z Piwnicznej Zdroju. Kiedyś tam byłem, podlinkuję, możecie sobie zobaczyć. Według znaków 45 minut marszu. No i mam nadzieję, że ta tabliczka mnie nie oszuka.
Powiem Wam, że z każdą godziną coraz wyższe te góry. Trochę mnie zmęczyło to podejście tutaj pod Eliaszówkę, ale jestem już w zasadzie pod samą wieżą. Zrobię sobie tutaj trochę przerwy, w zasadzie taką dłuższą, bo pewnie mi się przyda, coś zjem. No ale nie odmówię sobie widoków z wieży. Dopada mnie też powoli taki kryzys motywacyjny, o dziwo. Bo w takiej klasycznej wędrówce mamy jakiś cel, do którego idziemy. Później mamy jakiś cel, czyli miejsce, do którego chcemy wrócić. A tutaj w zasadzie cele ustalam sobie sam. Mógł sobie dowolnie tę wędrówkę wydłużać. Ale istnieje też pokusa, żeby ją sobie skrócić. No, zobaczymy, na ile wystarczy mi tej motywacji. Tatr w zasadzie nie widać stąd. Kiedy byłem tutaj zimą, to te drzewa były bezlistne i trochę się przebijały między koronami drzew. Teraz, kiedy zrobiło się zielono, w zasadzie ich wierzchołki już zniknęły. No ale widać za to Radziejową. Skąd przyszedłem? Kawał drogi. Jak się tak popatrzy z tej perspektywy, to naprawdę daleko. Krótkim skoku w bok na Eliaszówkę jestem z powrotem na Obidzy. No i tutaj wybrałem niebieskie oznaczenia, które poprowadzą mnie w stronę przełęczy Rozdziela. To jest granica pomiędzy Beskidem Sądeckim, który właśnie opuszczam, a Pieninami, których będę się poruszał w drugiej części mojej trasy. Po drodze mijam jeszcze Jaworki, czyli taką malowniczą miejscowość, ale nie będę jej zwiedzał. Cieszę się po prostu dlatego, że pewnie będą tam sklepy. Być może kupię sobie jeszcze coś dobrego, kalorycznego do jedzenia. No i ten obecny odcinek nie zachwyca. Taki typowo leśny. Sporo kolejn. Zero widoków. Ale mam nadzieję, że niedługo sytuacja się poprawi. Na przełęcz Rozdziela. Mam całkiem fajne towarzystwo. Nie chciały ze mną gadać. Okej, teraz idę znaleźć oznaczenie szlaku, żeby się tu nie pogubić i obrać właściwy kurs w stronę Jaworek. Mógłbym stąd iść prosto na Wysoką. Nawet byłoby mi to pewnie na rękę pod niektórymi względami, bo nie musiałbym tak wytracać wysokości, ale zależy mi na tym, żeby zaglądać jeszcze do sklepu, a poza tym przechodząc przez rezerwat Biała Woda, można dostać dodatkowe punkty, więc jest to kuszące. Mniej więcej takich rzeczy możecie się spodziewać tutaj w rezerwacie Biała Woda, czyli sporo formacji skalnych, z których część ma nawet swoje nazwy. Urokliwe mostki, jakieś strumienie, okoliczne wzgórza. Spacer z Jaworek nie jest zbyt trudny, bo to w zasadzie płaska droga, no chyba, że zdecydujecie się podchodzić już całkiem na przełęcz, ale tak poza tym jest to spacer i ja też zamierzam do Jaworek dotrzeć już spacerowym tempem. Zaczynam podejrzewać, że być może przesadziłem z dzisiejszą trasą. Jestem właśnie w wąwozie Homole. Idę na Wysoką, czyli najwyższy szczyt, Pienin. Myślę, że jeszcze jakieś 2 godziny czeka mnie, żeby tam dotrzeć. No i wymyśliłem sobie ostatecznie, że później pasmem granicznym będę wracał w kierunku Szczawnicy. Czy to nie jest za dużo? No nie wiem, ale już trochę za późno, żeby cokolwiek teraz zmieniać. Zaczyna mnie powoli wszystko boleć, łącznie ze stopami oczywiście. No ale trzeba jakoś sobie radzić. A jeszcze wracając z wąwozu Homole, to jest to bardzo urokliwe miejsce. Wokół pełno takich wysokich, urwistych ścian, które opadają w stronę strumieni. Są takie urokliwe mostki do pokonania. Właśnie na jeden z nich będę się
spakował. Dlatego warto się tutaj wybrać. Ten początkowy fragment jest raczej łatwy. Dopiero później, pod Wysoką, zaczynają się schody. No ale w zależności od ciu możecie sobie tę wycieczkę jakoś tam dopasować. Idę dalej. Mam nadzieję, że Wysoka przywita mnie jakimiś ładnymi widokami. To jest coś związanego z książkami. Kamienne księgi może? Wiem, bo patrzyłem, jest to za 8 punktów. I to oznacza, że wyszedłem właśnie z wąwozu Homole. Jeżeli będziecie robić sobie taką wycieczkę, niech was to nie zwiedzie, bo tak naprawdę ta trudniejsza część podejścia dopiero się zaczyna. Z tego co pamiętam, jest dosyć mocno upierdliwe. Oh. Powoli widać mój cel. Kłopot w tym, że on jest cały czas tam, a ja ciągle tu. Przez chwilę myślałem, że już nie dojdę, ale jestem na ostatnim fragmencie podejścia na Wysoką. Najwyższy szczyt Pienin. O, żebym się tu nie zabił jeszcze na koniec. No ale przede mną platforma widokowa, jeszcze tylko schodki. O, wydaje z siebie odgłosy, jak na 30-latka przystało. No i jestem. O, co za widoki. Pięknie prezentują się Tatry. Tam przede mną widać Przechybę, gdzie byłem jeszcze parę godzin temu. Pięknie to światło się układa. Nie wziąłem statywu, bo bym tu się zajechał konkretnie. No ale popodziwiam. A później ruszam dalej tym grzbietem granicznym w stronę Durbaszki, Wysokiego Wierchu i pewnie dalej do Szczawnicy. I tutaj, na tle Tatr, przyjdzie nam się rozstać, zakończyć naszą wspólną, moją i waszą wędrówkę. Po prostu za chwilę zrobi się kompletnie ciemno i tak nic ciekawego wam już nie pokażę. A mówię waszą, bo nawet teraz sprawdzałem telefon, Instagram, Facebook. Widziałem wszystkie wasze trzymane kciuki, także bardzo dziękuję. No i co, lecę dalej w stronę Szczawnicy. Tam pewnie jak się ogarnę, podsumuję cały ten bardzo fajny, męczący, ale naprawdę ciekawy dzień. Dzięki, cześć!